I nie czekasz na nas? Idziesz sam? Tak. Idziesz sam teraz, tak? No. Chodź, chodź, no. Coś tak zawsze zimno jest. Chodź, szybciutko. Witam cię, cześć, w tym nowym, pięknym dniu. Wczoraj, jak tutaj szedłem wieczorkiem, to Kasia miała zasłoniętą folię szyby i mówię, po co, przecież jest tak ciepło, bo było naprawdę ciepło. Ale teraz wiem dlaczego tak zrobiła, a ja nie. I myślę dużo o sklepie, o nazwie sklepu. I właśnie nie wiem jeszcze jak, znaczy mniej więcej coś tam się domyślam, czy to będzie jakaś osobna marka, czy gdzieś tam nazwisko właśnie swoje użyć. I jeszcze nie wiem, aczkolwiek myślę, na razie zjadłem chłopakom do testowania. Mieli do testów, zostawiłem tylko troszeczkę. Jadę z nimi teraz gdzie? Do szpitala. Do Łodzi i później wrócimy. Może nagramy coś dzisiaj? Tutaj? Taki biedny sam jesteś tutaj. Nic ci się nie dzieje? Chłopczyku. Dzisiaj sprawdzałem za ostatnie 4-5 dni ilość subskrypcji i u mnie jest tragicznie. To Miłosz ma więcej. O, co ty tam robisz, Milo? Milo ma więcej subów, zdobył przez ostatnie tam 4-5 dni niż ja. I Marcel, wiesz, że zdobyłeś więcej subów niż ja? Marcel, słyszysz? Ty masz więcej subskrypcji niż ja. Milo zadowolony, bo ma pochwałę. Pochwała w zeszycie z polskiego od pana. Od 2 tygodni widać znaczną poprawę w zachowaniu Miłosza. Jest aktywny podczas zajęć, we właściwy sposób wyraża swoje zdanie, zachowuje się grzecznie i kulturalnie, stara się też mobilizować pozostałych uczniów do większej uwagi. Jeśli utrzyma ten poziom, to będzie mógł stanowić wzór dla innych. No i Milo mówi tak. Mama będzie zadowolona. Ja mówię, fajnie. A ja nie jestem zadowolony? Oczywiście, że jestem. No i tak jak zapowiadałem tydzień temu, tak też zrobiłem, czyli kupiłem pierogi. Tylko tydzień temu źle oceniłem tutaj tą pierogarnię, bo powiedziałem, że jakieś odgłosy z tyłu dochodzą i tak dalej. Faktycznie tak było. Tylko okazało się, że co? Że po prostu tam jest mała salka. Nie było tego widać, bo był korytarz, przejście. No i zobacz, jak można źle ocenić. Także zjadłem chłopakom, wziąłem też ruskie z mięsem, ze szpinakiem i z serem. Chyba szpinak jeszcze mam w zębach. Ale dobre, od razu widzę, że własna robota i widzę przynajmniej, że ktoś robi. To jest fajne, że od razu widzę, że faktycznie jest to robione. I jest tylko kilka produktów. Oj, sorry. Chyba wytnę to, nie? Jak się poplułem. Że jest tylko kilka produktów, a nie na przykład 40, tak? Różnych czy 50 wersji. Dlatego wiem, że to jest po prostu, że będzie świeże. No i dobra, mama mi poprosiła, żebym zrobił zdjęcia na jej imprezie i pomyliłem chyba domy weselne. To jest dom weselny, ale to chyba nie tutaj jest. Mówię, 16, to nic nie rozstawione. Jest jakaś impreza, ale na szczęście prawdopodobnie chodzi o dom, który będzie tutaj obok, 300 metrów dalej. A do mamy się nie mogę dodzwonić. Haha! Będą jaja, jak się spóźni, o 16 z Rady Osiedla. Mama jest chyba przewodniczącą nadal Rady Osiedla swojej i dlatego mi poprosiła, żebym nagrał, żebym zrobił zdjęcia. Przepraszam bardzo, że tak od tyłu zaglądam. Tutaj macie o 16 imprezę? Z Rady Osiedla? Dobra, jest ok, prawdopodobnie to tutaj, a wejście gdzieś jest
A wejście gdzieś jest tutaj. Dzień dobry, wejście do domu weselnego, to którędy? A gdzie jest dom weselny? No tutaj jest, tak? No. No to gdzie jest wejście? No, a to jest, nie widać, żadnego szyldu, nic. A co mnie to chodzi? O, jak mam wejść? Halo, nie tu. A gdzie? Halo, bo pan teraz chodzi po terenie zakładu. Halo, proszę, pan chodzi po tym wejście, proszę przejść. A, aha. Pan chodzi po terenie zakładu. A, że w ten sposób. Właśnie przed chwilą zakończyłem rozmowę z jedną z sieci partnerskich MCN-em. Sieć partnerska, która zrzesza youtuberów, no i wyciągnąłem bardzo fajne wnioski czy informacje dotyczące mojego kanału. Mianowicie dowiedziałem się, że są ścinane zasięgi YouTube'a. YouTube idzie w stronę komercjalizacji, chce, żeby na przykład kanały same wykupywały reklamę, po to, żeby właśnie oni mogli zarobić, że na tym to polega. Natomiast jedną z najważniejszych rzeczy, którą jakby, dzień dobry, usłyszałem, to jest to, że... No właśnie, że co? A, że ścina zasięgi, że są ścinane zasięgi, to po pierwsze, a po drugie, żeby wyczulać, żeby prosić o co? O to, żeby były dzwoneczki. Że to jest niby nie takie no niezbyt fajne, ale chodzi o to, że jeżeli na przykład subskrybujesz mnie i jeżeli chcesz mieć pewność, że filmik, że obejrzysz mój filmik, to trzeba ten dzwoneczek po prostu z boku przy subskrybuj nacisnąć. Wtedy, jeżeli naciśniesz ten dzwoneczek, to wtedy każdy mój film będzie tobie się wyświetlał. I właśnie i o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby wyświetlały się filmy. I ja, mnie oczywiście zależy. Ja nie mówię o tym, o lajkowaniu i tak dalej, chociaż i tak wszystkie, dużo filmów jest lajkowanych, ale być może zacznę właśnie przypominać, czy mówić o tym dzwoneczku, bo wtedy będzie pewne, że jak wrzucam filmik, to go zobaczysz. No, dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki, Andrzejka. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Wigilia. Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla Armii Krajowej, w którym biorą udział emeryci, renciści, osoby samotne. Uroczystość organizowana przez naszą Radę Osiedla jest drugą taką uroczystością w roku ubiegłym. Bardzo się podobało. Mieszkańcy już w okresie wakacji pytali, czy będą spotkania opłatkowe, czy będzie organizowała Rada. I na posiedzeniu Rady Osiedla jednogłośnie żeśmy stwierdzili, że dla naszych mieszkańców, naszego osiedla organizujemy spotkanie opłatkowe, bo takie jest zapotrzebowanie. Organizujemy dla dzieci i młodzieży mikołajkowe igraszki sportowe na Sportowo-Mikołajowo, które organizujemy w Szkole Podstawowej nr 13. Natomiast dla starszych mieszkańców, tak jak wspomniałam wcześniej, spotkanie opłatkowe. Święta Bożego Narodzenia 2016, tuż, tuż. Iż tej nocy nam się objawił. Do widzenia. Oj, ciemno, ciemno. Załapałem się jeszcze na jedzenie. Szkoda, jedynie szkoda mi jednej rzeczy, że karta moja od tutaj, która jest w aparacie, zaraz będzie mnie widać, to po prostu nie zdążyła nagrać. Jest bardzo wolna i nie zdążyłem nagrać jednocześnie filmów. Do widzenia. Bo jest po prostu za wolna. Tak jak do nagrywania mi wystarczało, to ok. Ale jeżeli chodziło o szybko, dużą ilość zdjęć, to bufor, czyli pamięć, która jest w aparacie, po prostu była szybko zapełniana. To jest ten minus. Więc żeby robić takie rzeczy, to trzeba mieć szybszą kartę. I żałuję, bo bardzo fajnie mama rozpoczęła tą imprezę. Fajna przemowa, podobała mi się. Szkoda, że po prostu nie nagrałem. Już. YouTube wypuścił Rewind 2016. Jest to filmik YouTube'a i przedstawiający wszystkie najlepsze, najciekawsze momenty związane z YouTube'em i w 2016 roku. Między innymi jest Bottle Challenge, tak? I nie, właśnie żałuję, że tego na przykład nic nie nagrałem. Ten Mannequin Challenge, jakiś tam jeszcze dub, tak? Taniec dub i tak dalej.
Ja na takie rzeczy będę musiał w przyszłym roku, w 2017, bardziej zwracać uwagę, żeby być modnym bardziej, tak, żeby wiedzieć, co się dzieje i na przykład, żeby też od razu to włączać do, ewentualnie do filmów. Dużo jest znanych postaci w tym filmiku. YouTube reklamuje, także być może na pierwszej stronie gdzieś tam u ciebie się też znajdzie. Według mnie fajne, fajnie zrobione, zwłaszcza, że dużo jest gwiazd YouTube'owych, także zorganizować to wszystko to też im pewnie nie było łatwo. Cześć. A ty robisz co, projekty na koszulki? No. Naprawdę? Robię ten, puszczam wodę. Kolorowe. A to można by było zeskanować? No to dobrze, to rób, projektancie. A teraz ja się obcinam. Nie, poproszę 20 lat młodziej. Zaraz możesz 20 lat młodziej, to na łyso. Dobra. Dotrzyj do mety przed upływem czasu, nie opuszczaj toru. Za pokonanie przeciwnika w wyścigu biegowym dostajesz dodatkowe punkty. To ty, tata. Ja? No. A teraz czas pozdrowień. Shooter HD, pozdrawiam cię za to, że byłeś pierwszy, najszybszy. Śpiewaj z nami dziewczynami po raz kolejny. Byłaś pierwsza. Patrycja Mysiewicz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że tam byłaś druga, a teraz Patrycja, byłaś trzecia. Kolejne, Ola, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeżeli będą koszulki, to na pewno zacznę na początku od rozmiarów dziecięcych, czyli powiedzmy 10 czy 12 lat, 16. Na razie, na początek. Agresiv, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i tak, tutaj oczywiście już się nawiązała dyskusja odnośnie koszulek, że 15 zł idzie dla youtubera, a dla reszty ludzi idzie reszta kasy. Czyli wynika z tego, że idzie 35 zł dla reszty. No tak, wszystko byłoby fajnie, tylko zapomniałeś o czymś takim jak metka, jak naszywki, jak sitodruk, jak najważniejsze, koszulka. Oczywiście, można wybrać sobie, ja o tym będę mówić. To będzie ciekawy materiał. Możesz wziąć chiszczyznę za 7 czy za 8 zł. Ale możesz też znaleźć za 20 zł polskie, tak jak ja szukam. Za 20 zł, czy 22 nawet, złote. A gdzie reszta? No i teraz powiedz sobie. Uważasz inaczej? Znajdź polskiego producenta, który zrobi to za mniej niż 20 zł. Czekam. I'm happy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dużo osób właśnie tak uważa, że czują się dorośli, że ta zmiana klimatu i tak dalej, że to ma właśnie wpływ na to wszystko. Paweł Holot, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No, czy się rozwijam? To są właśnie w zasadzie sugestie moich widzów. Ja zakładam ten sklep tylko i wyłącznie dlatego, że mi widzowie podpowiadają. A jeżeli mam robić koszulki i jestem grafikiem, projektantem, to dlaczego mam nie spróbować nowego jakiegoś tam, powiedzmy, że wyzwania, ciekawość i otworzyć właśnie sklep. Czy on zarobi na siebie? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Fajne, że dla mnie nowe coś przeżycie. Ericsson, Beatboxer, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Generalnie chyba ja będę tutaj grał, ale na pewno będę zapraszać chłopaków, to na 100%. Natomiast czy oni, na przykład tak jak tutaj Miłosz, czy będzie chciał, on mówi, że będzie chciał swój własny, na swoim kanale grać te gry. Więc on nie gra, ale ja na pewno będę też robić coś dla nas wszystkich. Hejterka 112, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i dzięki za info o tym, że właśnie ktoś użył Miłosza filmików z musicali wrzucił. Na pochwałę zasługuje to, że po napisaniu jednego komentarza został usunięty filmik. Także bardzo fajnie. Kracio, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No tak, że chcę zarobić kosztem innych. To znaczy kosztem kogo? Jak i w jaki sposób chcę zarobić? To znaczy ja każę, ja zmuszam. Czy jak idziesz do sklepu, to czy ktoś ci każe? Czy ktoś ci każe iść do danego sklepu i kupić? Czy idziesz sam? To samo będzie tutaj. Jeżeli widzowie chcieli sklep, to otworzę. Przecież ja ciebie, Krecio, nie zmuszam do tego, żebyś poszedł, żebyś wziął i wysłał, zrobił zamówienie. Jeżeli będzie to te zamówienia, tak? Czy ja cię zmuszam? Nie. Że to oszustwo, czy że kradnie. No, dobra, nie chcesz, nie kupujesz. Proste. Tak, dla mnie to jest bardzo proste. To tak samo jak na przykład, czy zmusza cię, jak ktoś reklamuje znana osoba,
jest reklama. To znaczy, że co? Że on cię zmusza do tego, żebyś kupił dany produkt? Bo co innego, gdybym ja powiedział, że słuchaj, Krecio, jak kupisz za 100 zł, to wtedy cię przyjmę do znajomych albo coś tam. No to tak, to wtedy rozumiem. A tak to? Wydaje mi się, że to nie ma. Zresztą będę ten temat poruszać. A dzisiaj to już wszystko. Szybciutko. Dzięki za oglądanie, trzymaj się. Cześć i do jutra.